witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku zagrajmy Fallout Shelter. Pewnie się niektórzy dziwią, czemu ta seria się tak rzadko pojawia, albo się w ogóle o sobie nie pojawiała. Powiem wam po prostu wprost, tylko niech się gra może załaduje. No, bo to jest tak, że do tej gry się wchodzi, poklika się troszeczkę, a potem nie ma się naprawdę co do roboty. Zresztą sam zademonstruję, że już na tym etapie gry trochę tak ciężko o urozmaicenie w pewnym sensie. Bo to jest tak, tutaj mi dużo ludzi powróciło. Klikam sobie, klikam. No już niektórzy tutaj maksa mają, to świetnie. Za niedługo będziemy ich przemieniali, żeby się szkolili gdzieś dalej. No i dosłownie to jest tyle. I tak wchodzę i co kilka godzin sobie poklikam, żeby dostali właśnie te levele, żeby te statystyki się tutaj zwiększyły. Ewentualnie przyjmę jakiegoś nowego... No deklały, musiałem je zaatakować teraz. No ja pierdzielę, no. A ja bronię, niech będzie. To jest tak, że staram się już ludzi, żeby się tam nie zajmowali sobą w pokoju miłości, a żeby tylko dochodzili. Bo w innym wypadku naprawdę tu już nie ma najmniejszego sensu. Co się stało? Okej. To jest naprawdę mega dziwne, co się tutaj dzieje. Dobrze, że nie idę, nie robię mi spamu gdzie indziej, nie? Ale normalnie to by przebiegali przez całą kryptę, nie? What the fuck? Zbugowali się i to w cholerę. Tyle tych steampaków tutaj zmarnuje, że masakra. A zabijcie, że go. Błagam. Okej, dobra. Ja może nie mam pytań. To jest naprawdę mega dziwne, co się tutaj stanęło. Dobra, no cóż. Ty idziesz i po prostu ćwiczysz siłę. Sami widzicie, że trochę tutaj rozbudowałem, bo już nie miałem jak za bardzo gdzie ich dawać, żeby sobie mogli ćwiczyć. A inteligencja 10 są. Tutaj możesz wejść. Nie, bo tu nie chodzi ten inteligencja plus 3, inteligencja plus 0, plus 0. Okej. A ty? I ty już nie masz za bardzo co robić. No to idzie sobie tutaj. Ty z kolei idziesz tutaj. Czy ty masz... nie, ty masz już 3 statystyki. Luck, endurance i perception na ten. No to ty idziesz i ćwiczysz jeszcze agility. I widzicie, i to jest właśnie tak. Po prostu ich wysyłam, przemieniam, żeby sobie szkolili te statystyki, żeby mieli ich jak najwięcej. Poklikam sobie troszeczkę. I dobra, i lecimy z każdym. Powiedzmy sobie szczerze, że ty możesz dosłownie wszystko wnieść. Ty też możesz dosłownie wszystko wnieść. I już na to nie ma miejsca, tak? Agility i luck 13, 15 12, 2, 6 9, 6 12, 4 charyzma 5, 12, 14. Bardzo dużo tego wszystkiego. I jaka mam teraz misję? Szczerze do dupy. A to my to zaraz zrobimy to w trybie natychmiastowym jeszcze, ale dobra. Sprzedaj. Sprzedaj. Po prostu posprzedajemy te główienka. Te najsłabsze. Okej, o kurde. Przepraszam. Ja tutaj mu włączę tak, żeby mi tutaj nie przeszkadzano. Wszystko sprzedawaj. Sell all.
To się raczej wcale nie przyda, to też się raczej wcale nie przyda, to też się raczej wcale nie przyda, to też się raczej wcale nie przyda. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech i tak będzie. Może to zaczniemy sprzedawać, bo to raczej się na nic nikomu nie przyda. Te podstawowe. Okej. Też to się nie przyda. Jak już to będziemy ten bardziej zaawansowane rzeczy nosili, więc to tym bardziej. To sprzedajemy. To sprzedajemy. Podstawowe rzeczy. Percepcję sprzedajemy. To sprzedajemy. I jest naprawdę tego mega, 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 mega dużo. Okej. Aj, pieprzena się jest po prostu z tym niemiłosiernie dużo. Mamy tyle tych mieszkańców, że to tak tutaj wszystko leci z tym levelem. A ja ogólnie przepraszam, ja jeszcze tutaj zapomniałem ustawić odpowiednio. No po prostu Sylgimpera znowu. Jezu, zapominam, że ta gra mi się tutaj z rozdzielczością mi się tutaj pieprzy na tym monitorze. Nie wiem czemu i muszę to wszystko ręcznie ustawiać. O Jezu, się przepraszam, przepraszam. Ale z drugiej strony tutaj aż tak dużo tych rzeczy się nie poukrywało, więc chyba tragedii też nie ma. Dobra, Wiśnia, co tutaj byś potrzebował? Wchodzimy sobie tutaj. To agility i lag jest bardzo, bardzo spoko. I ja bym powiedział tak. Róbcie to. A my w międzyczasie poprzyjmiemy kolejnych. Collect. Przyjmie wszystko. Nie wszystko. To sprzedajemy. To też sprzedajemy. Te podstawowe rzeczy też sprzedajemy. To, bo to jest beznadziejne. Tutaj to może jest jeszcze ok. Co i w dalszym ciągu masz tego za dużo. No cholera, no. Wysyłanie ich na tak długą, na tak długie te podróże to jest naprawdę tak opłacalne. Endurance i luck. Kurde, to też jest świetne. Szczerze to bym chyba może zrobić coś takiego. I nie ten plus 15. Plus 15. Zbudowałbym to jeszcze niżej. Niszczymy roka. Aj ty roku, roku. Okej. Kolejne. I kolejne. No i voila! I patrzcie, ile już mamy miejsca znowu z powrotem. Trzeba o to dbać. Więcej kapselku, więcej. Zbierasz wszystko i dla ciebie już wystarczy miejsca. 16-20 luck. O! I to jest bardzo dobre. Charyzma, agility i luck. To nie, ta broń to już. No niby jakoś się tak wygląda. Dobra, i teraz znowu trzeba wejść do tego. Posprzedawać to wszystko. Najgorsze bronie. Gorszego softu. Okej. Pięknie.
No i to jest tak, ogólnie moje przemyślenie, no sami widzicie, że z tym jest po prostu się mega, mega dużo pieprzenia i tak naprawdę co kilka dni jest dopiero co do roboty, bo ja ich wysyłam z maksymalną ilością kapselków i tak dalej. Dobra. Tego jest aż 32, co? Te podstawowe sprzedamy. Okej. Może niektórym powinienem pozakładać tym mieszkańcom, ale z drugiej strony napieprzyć to. Z samej sprzedaży tych itemów to chyba mam z kilka ładnych tysięcy dodatkowo, nie? Dobra, i mamy... Aj, kurde, serio? Tu masz tą broń, przyjacielu. A ty też, ten shotgun lepszy. I to. Macie inny, klepcie się z nimi. Co? Takie mocne te popierdółki, co? Moi mieszkańcy tak ekspią fajnie. A może czym więcej mieszkańców, to tym gorzej. Zresztą tutaj pracują naprawdę ci z moimi levelami, nie? Okej, jaką misję dostaliśmy? Czyli teraz musimy znowu posiedzieć długo, żeby gra była włączona. Fuck. Dobra, no nic. Zbieraj wszystko, zbieraj wszystko i zbieraj wszystko. Niby się ich da wysyłać na to, żeby zbierali te kapselki, ale patrz, oni są już prawie 3 dni. Dopiero po 2000 kapsli pozbierali. Nie wiem, jak oni długo wracają. 8, 9, 14, 6. Siła i luck, to jest spoko. Endurance i luck. I 2400 kapsli, mamy 67 tysięcy. Serio? Takie coś mam? Aj, dobra, to niech będzie, no. Ubierzemy sobie tak kilku. Tak na szybkości. Dobra. Ty, przyjacielu, z kolei ubierz sobie to. Ubierz sobie to. A ty ubierz sobie to. I to. Ale pierdółkowate te rzeczy są. O! I kolejne na te skrzynki. I to jest bardzo dobre, co się tutaj właśnie znajduje. Bardzo, 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 bardzo dobre. Dobrze, że mi takie w końcu misje powylatowały na te skrzynki. To te skrzynki mogą mi w końcu pomóc, jakby mi się trafił jakiś super rzadka broń albo jakiś super rzadki mieszkaniec. O Jezusie, to wtedy to ja po prostu bym skakał ze szczęścia jak dziecko. Jak mała wisienka. Dobra. No to bym zrobił coś na takiej zasadzie, że biorę sobie po prostu pracą. Ty masz tak, mamy dużo tego. No to ty idziesz, wiadomo, 25. Chociaż ciebie by się przydało, żebyś ten poćwiczył. Nie, tam się elita szkoli to. Jak będą mieli po kilka statystyk po 10, wtedy się ich ubierze i wyśle się ich, żeby oni zbierali. A tych słabszych, którzy mi tutaj zbierali, wtedy się ich da do szkolenia. Paker, kurde, ty mi też lecisz, póki co. 25 i 10. Może mi kolejne jakieś wyleci na ten.
Wow. Okej. Ty masz siła i luck. Nie, on jest gdzieś tutaj. A dobra, nie chce mi się go szukać. 25 simpaków, 10 radawayów, 10. Explore, idziesz i napieprzasz. I robisz po prostu swoje. 90 tysięcy. To ja bym może zrobił bym upgrade tych popierdółek, żeby mniej więcej tego mi tutaj dawali, żebym szybciej mógł wysyłać. O, które to znalazł? Mam nadzieję, że ten jeden z najlepszych. Może jakaś misja nawet będzie, co? No i umówmy się, że może ta seria by była raz na tydzień, dwa razy na tydzień, bo chyba więcej nie ma sensu, naprawdę. Cholera, ty masz bardzo mały agility, ty masz aż jeden agility. Zobaczymy może, jakie słabe potwory by były. Wiecie co, nie, on jest za słaby na to, a zakładam, że pewnie tam jest boss na samym końcu. Kurde, że też na niego musiało się trafić ta misja, nie? A nie na tą dwójkę, która tam była, bo ta dwójka była mocniejsza. Dobra, halo, simpaki, ja potrzebuję simpaków. Bo ja mam póki co 13, a bym potrzebował więcej. No serio? A to jeszcze skarpem wyskoczył, no to gorzej, bo tutaj naprawdę bardzo dużo surowców mogę zmarnować. Cholera, no. Tutaj się typek z nim męczy sam. Dawaj, jedziesz go, jedziesz go. Pierwszy level, ale go jedziesz. Nie, ciebie zaraz wysiądzę w pieczenie, bo tutaj siedzisz i nic nie robisz, a statystyki masz po prostu słabe. No serio, te gówno jest takie wytrzymałe. A ty, przyjacielu, to też bierzesz tą broń 5 na 7 i klepiesz, a nie broń łapska i lecisz. A popatrz, jakie tu już jest mocne, nie? To jest tak upierdliwe i to jest takie mocne. Albo się zbugowało znowu, co? A tutaj sobie poszedłeś. Ej, dobra, tutaj 4 level chociaż. Gdzie? Znowu tutaj, gdzie nie ma. A i taki skorpion wyskoczy i dupa, nie?
Gdzie tym razem? Tutaj. To bierzcie te bronie. Coś w tym stylu. W końcu, jakie to było wytrzymałe te gówno, no serio. To co, kolejne? Raz za 3 minuty, a tutaj za 4 minuty. Za 4 minuty. No nic, ludziska, no. O, fajnie się zbugowało. 10 na 10. A dobra, no to patrzę jeszcze raz. Tak, już się odblokowało. Tutaj 105 kapsli, ten już 114 mi znalazł, ten 49, ale znalazłeś mi już tutaj armor. 1700, 1800, zbierajcie mi panowie, robociki. Ja sobie już tutaj poza wizją co jakiś czas powchodzę, pozbieram sobie te steampaki, powysyłam tych wszystkich moich podróżników, którzy tam chodzą. I niech po prostu mucą, niech po prostu mucą, zbiorą kolejne 40 tysięcy kapsli. I myślę, że za 3-4 dni po prostu nagram kolejny odcinek z tego Fallouta, ale... Na samym widzicie, zazwyczaj to jest tak, że po prostu wchodzę, poklikam w te statystyki, popatrzę, czy tamci nie poginęli. Jak mają mało steampaków i radowajów, to ich cofam, nie? I to jest wszystko z tej całej serii. Dobra, no nic, to byłoby na tyle z mojej strony, więc trzymajcie się, ludziska. Na razie.